Wszystkie noworodki przychodzące na świat w leszczyńskim szpitalu są objęte badaniami przesiewowymi w kierunku 29 chorób. Dołączyła do nich także diagnostyka w kierunku SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni. Z końcem kwietnia 2022 roku ma zakończyć się budowa hali tenisowej z 4 kortami, która powstanie w miejscu dawnych kortów Aquavit. To nie jest prawdziwe pożegnanie lata, jeśli nie zrobią tego lwowiacy. Październikowe spotkanie na Polanie Trzech Dębów w Karczmie Borowej to już tradycja Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Międzygminne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie zaprasza na bieg lub spacer z podopiecznymi schroniska, które odbędzie się w sobotę 16 października o godzinie 11. Przed nami piąta edycja akcji Ciuch za Ciuch. Choć odbędzie się dopiero w sobotę 16 października, chętni do wystawienia ubrań muszą zapisać się już teraz. Nadal żadnej wygranej nie mają na swoim koncie zawodnicy GIE Ma Lepszy Futsal Leszno. Tym razem przegrali z Piastem Gliwice 5-1. Piłkarze Polonii 1912 Leszno dopisali na swoje konto kolejną wygraną. Tym razem triumfowali w meczu wyjazdowym z Piastem Czekanów.